Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj krótko na temat tego, jak radzić sobie z krytyką na co dzień. Zapraszam Cię do oglądania. Otóż jeżeli chcesz zostać piłkarzem na wysokim poziomie, musisz nauczyć się akceptować krytykę. Nieważne, czy może ona Ci pomóc, aby iść dalej, czy jest totalnie bezsensowna, musisz nauczyć się ją akceptować. Nie możesz się frustrować, jeżeli ktoś Cię krytykuje, nawet jeżeli robi to bezpodstawnie. Zapewniam Cię, że dzięki tym, co Cię krytykują, dzięki właśnie tym krytykom, dostaniesz dodatkową motywację do tego, aby progresować i aby trenować ciężej, aby pokazać im, ale przede wszystkim sobie, że jesteś wart dużo więcej. Powiem Ci coś, żeby osiągnąć swoje marzenia, żeby zostać kimś w życiu, kimś ponadprzeciętnym, trzeba być chorym psychicznie. Naprawdę trzeba być chorym psychicznie, żeby wyróżniać się od całej reszty. Dlaczego mówię chorym psychicznie? Ponieważ wszyscy normalni ludzie mają podobny proces funkcjonowania, sposób myślenia. Jeżeli Ty będziesz się wyróżniał, jeżeli będziesz miał inny tok myślenia, jeżeli będziesz dążył do swoich marzeń, oni uznają Cię za chorego psychicznie. Więc Ty tak naprawdę nie będziesz chory, będziesz w pełni zdrowy, ale dla innych ludzi będziesz inny. Będziesz się wyróżniał. I właśnie dzięki temu, że się wyróżniasz, dzięki temu, że chcesz spełnić swoje marzenia, uda Ci się je spełnić. Nie słuchaj innych. Co prawda zazdrośni ludzie będą się z Ciebie nieraz śmiać, będą mówić: Ty chcesz zostać profesjonalnym piłkarzem, patrz jakie z Ciebie chuchro. W ogóle nie umiesz odbijać piłki ani strzelać goli. Tak, może nie umiesz, może nie urodziłeś się z talentem, może w Twojej rodzinie nie było mówione cały czas o futbolu i nie oglądaliście razem meczów na kanapie co wieczór. Okej, może masz dopiero 8 lat, może masz 10 lat, może masz nawet 15 lat. Co prawda zadanie będzie to trudne, ale jeżeli kochasz piłkę, jeżeli masz do tego, czujesz do tego pasję i czujesz się w pełni sił, aby osiągnąć swoje marzenia związane z piłką nożną, nie powinno nic stać Ci na przeszkodzie. Szczególnie, jeżeli są to krytyki ludzi zazdrosnych, którzy przeważnie siedzą na kanapie, pierdzą w stołek i nic nie robią poza tym. A Ty jesteś na polu, kiedy pada deszcz, kiedy pada śnieg. Ty jesteś tam, trenujesz codziennie, po godzinę, dwie. To wystarczy w zupełności, ważne, żeby było to codziennie. Dajesz z siebie wszystko, nawet 110%. Pokazujesz innym, że masz chęci, że chcesz coś osiągnąć. Oni wtedy mogą Cię krytykować. Ale ta krytyka będzie przynosiła Ci dodatkową motywację, abyś Ty trenował ciężej. Przytoczę tutaj sukces Cristiano Ronaldo. Otóż wiele ludzi jest, co go krytykują. Ale co mówi Cristiano Ronaldo? Kiedy ludzie mnie krytykują, ja używam tej krytyki, aby pokazać im w następnym meczu, że się mylą. Tak? On bierze tą krytykę, akceptuje ją, słucha jej i pokazuje tym ludziom, że się mylą w następnym meczu. Strzela gole, strzela bramki, ale też wygrywa razem ze swoją drużyną. I pokazuje tym ludziom, co go krytykują, że tak naprawdę się mylili. I wtedy ci ludzie co mówią? No cóż, miał rację. Tylko oni nie zdają sobie sprawy z tego, jaką on pracę wkłada, jaką pracę wszyscy ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, wkładają w to. Tak, większość ludzi, którzy krytykuje, nie zdaje sobie z tego sprawy, ile to kosztuje nerwów, ile to kosztuje siły, ile to kosztuje energii. Oni tylko mają jeden, jedyny punkt widzenia, zewnętrzny, a nie widzą tego w środku, nie widzą tego, ile ci ludzie muszą pracować, ile piłkarze muszą poświęceń zrobić. Nie będę tutaj wchodził głęboko, ale jeżeli chcesz zostać kimś w piłce nożnej, musisz poświęcić na to praktycznie całe swoje życie. Nie zapominaj o tym, że to Ty decydujesz, co będziesz robić w swoim życiu, co chcesz osiągnąć i nikt inny nie powinien mieć na to wpływu. Ewentualnie może mieć na to pozytywny wpływ. Ale jeżeli są to krytyki, używaj ich, aby zajść jeszcze dalej niż jesteś. Rób to, co kochasz i spełniaj swoje marzenia. Motywacja i determinacja, idziemy do przodu razem. Trzymaj się, piłkarzu, cześć.